W internecie można spotkać się z opiniami, że AirPodsy czwartej generacji, wersja z ANC, to niemalże idealna alternatywa dla AirPodsów Pro drugiej generacji, ale czy tak jest faktycznie? Powiem wam, to zależy, ze względu na to, że jeśli popatrzymy sobie na aspekt samej konstrukcji, która została odmieniona, ale dalej zostaliśmy w formacie słuchawek dousznych, a nie dokanałowych, to tak, może być to najlepsza Apple'owska tak naprawdę propozycja słuchawek, które mogą rywalizować z AirPodsami Pro, jeśli ktoś po prostu nie toleruje gumek, nie chce słuchawek dokanałowych. Natomiast mówiąc o tych słuchawkach, trzeba mieć jednak z tyłu głowy to, że generalnie do takiej topowej jakości, na co mogłaby wskazywać sama cena tych słuchawek, jednak im trochę brakuje. W przypadku AirPodsów Pro drugiej generacji, o czym też mówiłem szerzej w porównaniu, które polecam wam szczerze zobaczyć, bo ono będzie fajnym dopełnieniem tego odcinka, jednak wskazywałem na funkcjonalność, jakość brzmienia czy jakość ANC, która mówi o tym, że tamte słuchawki są tak naprawdę w samym topie, jeśli chodzi o cały rynek. A te co najwyżej moim zdaniem, no będą w topie, jeśli chodzi o zestawienie Apple, no i w jakimś tam, można powiedzieć, połowie zestawienia, jeśli chodzi o właśnie ten cały rynek. Także w dzisiejszym filmie powiem wam, kto powinien zainteresować się tymi słuchawkami, dlaczego i ewentualnie właśnie kiedy warto je kupić. No a jeśli wy będziecie już zdecydowani na ich sam zakup, to polecam wam sprawdzać sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu, ze względu na to, że tam można często przypuszczam w przyszłości zwłaszcza, będzie je kupić po prostu taniej, aniżeli w oficjalnym sklepie Apple, no bo ta obecna oficjalna cena na poziomie 900 zł myślę, że długo się nie utrzyma i będzie można na dany moment uświadczyć pierwsze promocje. Przede wszystkim Apple lekko odmieniło samą konstrukcję w tych słuchawkach, która powoduje, że mają jeszcze lepiej leżeć w uszach, co jest o tyle ważne w przypadku dousznych słuchawek, różnych testowanych przeze mnie, że faktycznie jak mamy słuchawki dokanałowe, to siłą rzeczy ta gumka, która jest w tych słuchawkach, automatycznie powoduje, że mocniej one nam siedzą w uszach i bardziej zdecydowanie nadają się do uprawiania sportów, czy po prostu jak skaczecie, biegacie, czy nawet jak potrząsacie głową. Choć w tych słuchawkach trzeba powiedzieć, że jest to na też wysokim poziomie, bo mając je też na siłowni, a nawet w nich biegając, nie miałem za często, choć nie oznacza to, że nigdy, w sytuacji, w której wypadłyby mi one z uszu. To nie jest tak, że ani razu mi nie wypadły, bo niestety już były takie momenty, w których prawie mi się wyślizgiwały, w związku z tym trzeba sobie wtedy je poprawić. Nawet wam powiem więcej, że jak chodzicie po domu, po mieście, to może się tak zdarzyć, że one się lekko już przekręcą i jak chcecie po prostu posłuchać muzyki w możliwie najlepszej jakości, żeby ten strumień dźwięku szedł bezpośrednio do naszego kanału w uchu, to powinniście je sobie po prostu poprawić. Natomiast ogólnie oceniłbym komfort użytkowania tych słuchawek na naprawdę wysoki, jak na samą tą konstrukcję. Cechują one się fajnymi mikrofonami, ale to jest w zasadzie standard, jeśli chodzi o AirPodsy. Dodatkowo mamy teraz funkcję izolowania dźwięku w iOS 18, jeśli chodzi o te słuchawki, także to również wam się może podobać, ale pamiętajcie o jednym, a przynajmniej jest takie moje zdanie, że żadna tego typu konstrukcja no nie da wam tego komfortu w normalnym chodzeniu, jak słuchawki dokanałowe, właśnie te z gumką. Choć wiem, że tutaj na pewno ktoś zaraz w komentarzu napisze, ale tych słuchawek nie toleruję, nie lubię, bardzo ich nie chcę. Okej, i wtedy jak najbardziej można pod tym względem rozpatrywać te słuchawki, natomiast ja cały czas jednak utrzymuję zdanie, że jeśli jesteście w stanie zaakceptować, to warto wybrać właśnie tamtą konstrukcję. Natomiast sama konstrukcja to oczywiście nie wszystko, chociaż na niej się sporo opiera, bo tutaj w przypadku tego modelu mamy do czynienia z technologią ANC i pudełko od nich wygląda tak, a tu mamy AirPodsy czwartej generacji bez ANC. Generalnie one się różnią tylko zastosowaniem tej technologii, oczywiście jest też zmiana w pudełku, bo te słuchawki mają oprócz tego, że port ładowania, a te mają tylko port ładowania bez możliwości ładowania bezprzewodowego, tutaj jest oczywiście wspierane, to one jeszcze mają ten głośniczek, który służy do znajdywania, szybszego znajdywania tych słuchawek poprzez aplikację Znajdź. Swoją drogą one wszystkie są w stanie być znalezione przez tą aplikację, mają specjalną technologię, która powoduje, że jesteście w stanie je po prostu zlokalizować. Natomiast oprócz tego oczywiście jest różnica w cenie 699, 899, takie są nominalne ceny bez żadnych promocji i to jest o tyle ważne, że nawet AirPodsy Pro drugiej generacji już teraz kosztują w okolicach 950–1000 zł, często je można kupić na różnego rodzaju akcjach, więc warto mieć to z tyłu głowy, przymierzając się do zakupu tych słuchawek, no bo powtórzę to już piąty raz, ale jednak, jeśli jesteście w stanie zaaktywować tamtą konstrukcję, to od razu wam powiem, tak, warto dopłacić te 100 czy 200 zł do tamtej wersji, aniżeli kupować po prostu te słuchawki. Natomiast jeśli tego nie akceptujecie, to jak najbardziej po prostu można wybrać te słuchawki i też będziecie z nich zadowoleni, a to dlatego, że jednak już tutaj się pojawiło właśnie te aktywne wyciszenie
zmniejszanie szumów, nie hałasu, bo to trzeba sobie też uczciwie powiedzieć. Tutaj nie ma mowy o możliwości wyciszenia wszystkich hałasów, które będą Was otaczać, tak jak jest to do zrobienia w AirPodsach Pro drugiej generacji. Przy tamtej słuchawkach możecie sobie wyciszyć szum odkurzacza, szum kosiarki, czy jak jesteście w bardzo głośnym miejscu na mieście. Tutaj w przypadku tych słuchawek fajnie się odseparujecie gdzieś w domu od osób, które gdzieś tam rozmawiają, czy jak przechodzicie sobie na mieście, albo lecicie samolotem, to ten dźwięk silników lekko zostanie stłumiony. Natomiast o prawdziwym wyciszeniu nie może być mowy i jest zauważalna różnica pomiędzy tym wyciszeniem hałasu w AirPodsach Pro drugiej generacji, a tym. No ale to jest oczywiście wina, a raczej jest to spowodowane tymi podstawowymi różnicami w samej konstrukcji. Niemniej to, co chcę podkreślić, to to, że tutaj i tak jest na stosunkowo wysokim poziomie sama jakość odseparowania wszystkich tych dźwięków, dzięki czemu my możemy się zanurzyć w samym dźwięku, tym brzmieniu naszej melodii i tutaj ona stoi na pewno wyższym poziomie niż w AirPodsach trzeciej generacji, dużo wyższym niż w AirPodsach drugiej generacji. No i powiedziałbym, no, że jest też gorsza, może nie jakoś bardzo, ale gorsza, aniżeli w AirPodsach Pro drugiej generacji. Mamy lekko podkręcony bas, tony wysokie są również podkręcone, ogólnie głębia tego dźwięku wydaje się też lepsza i ogólnie wydaje się być fajny ten dźwięk, taki czysty, soczysty bym powiedział. Tutaj Apple zastosowało m.in. nowe przetworniki 11 mm, a także nowy wzmacniacz, który właśnie też m.in. zapewnia trochę ten lepszy bas w samych tych słuchawkach, no ale do takiej pełnej właśnie głębi, do takiej pełnej czystości brakuje im trochę i coś, co mógłbym powiedzieć już nawet w przypadku właśnie AirPodsów Pro drugiej generacji, nie mówiąc o jakichś modelach od Sony czy od Denona, które są sprzedawane w okolicach 1000, a nawet czasami powyżej 1000 zł, no to tamten poziom jest lepszy. Tutaj, jeśli miałbym kierować się samą jakością brzmienia i porównywać ją do ceny, no to nie. Tutaj mam generalnie poziom powiedzmy 500-600 zł maksymalnie, ale oczywiście patrząc na takie słuchawki, nie patrzymy tylko i wyłącznie na samą jakość brzmienia, ale też na funkcjonalność, aplikację, czy też po prostu na samą baterię. I wtedy ta cena nie wydaje się wcale zła, wręcz bym powiedział, że jest niezła, a jak one spadną w jakiejś promocji o 100 czy 200 zł, to będzie to bardzo dobra propozycja i ja ją osobiście na pewno umieszczę w swoim zestawieniu, jakie słuchawki kupić powiedzmy w 2024 czy 2025 roku. Także ogólnie bym powiedział, że pod względem połączenia właśnie tego wyciszenia szumów, a także brzmienia, stoją te słuchawki na naprawdę dobrym, a wręcz niektórzy może powiedzą nawet bardzo dobrym poziomie, jak na te konstrukcje. Natomiast patrząc na cały rynek, jeśli miałbym porównać wszystkie, niezależnie od konstrukcji słuchawki, no to one wypadają średnio, no bo przy takiej cenie powinny one grać lepiej i mieć na pewno już lepsze ANC. Także to, co chcę podkreślić, to to, że patrząc na samo właśnie ANC czy brzmienie, nie mając iPhone'a, nie wybierałbym tych słuchawek, ale jeśli macie iPhone'a albo iPada, albo wszystkie te urządzenia i chcecie właśnie korzystać z funkcji automatycznego parowania, przełączania się, korzystania z tych dodatkowych gestów związanych z odbieraniem połączeń lub ich nieodbieraniem, bo jak pokiwacie głową, to będzie to tak działać. Z drugiej strony możecie sobie włączyć dźwięk przestrzenny, no to to są rzeczy, za które moim zdaniem warto dopłacić. Sam design jest też bardzo fajny, ta usprawniona konstrukcja powoduje, że nawet nie musicie sobie kupować jakiegoś takiego sznurka przewieszanego przez głowę, żeby one nam nie wypadały, bo za często podczas biegania tego raczej nie uświadczycie. Natomiast tak jak Wam mówię, no jeśli macie jakiegoś Androida i nie wykorzystacie połowy albo wszystkich tych funkcji, no to to jest po prostu bez sensu. To są dobre, dobre z plusem, może ktoś powie bardzo dobre słuchawki, ale dla posiadaczy i urządzeń, a niekoniecznie dla androidowców. Także fajnie, że Apple zrobiło ten upgrade. Jak ta cena jeszcze troszeczkę zjedzie, to wydaje mi się, że to będzie to naprawdę fajna propozycja, choćby właśnie do tego mojego zestawienia. Na pewno ją tam umieszczę. Natomiast te AirPodsy bez ANC, no to one tak średnio wypadają. No powiem Wam szczerze, że tutaj już nawet te niewielkie, ale jednak wyciszenie powoduje nawet wzrost samej jakości tego brzmienia. W związku z tym, jeśli możecie dopłacić, to dopłaćcie. A jeśli chcecie kupić te słuchawki, no to przy tej kwocie 700 zł, no powiedziałbym, że tak średnio. One maksymalnie tak powinny kosztować może 3-4,5 stówki, natomiast raczej nie więcej. W tej cenie no po prostu no średnio one wypadają. Także jak już bym wybierał, jakbyście nie mogli dopłacić do tych AirPodsów Pro drugiej generacji, raczej te czwórki, one są naprawdę dobre. Fajnie, że Apple je pokazało, a przyszłe ewentualne promocje spowodują po prostu tylko wzrost tego współczynnika jakości do ceny. Także jeśli będzie w przyszłości planować je kupić, to możecie sobie sprawdzać też te sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu. Tam po prostu macie najczęściej właśnie jakieś promocyjne oferty i warto sobie z nich korzystać. Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!